Po długim oczekiwaniu już wiemy, jak wyglądają najnowsze flagowce Samsunga. Ja miałem okazję zobaczyć je już na żywo i muszę przyznać, że robią ogromne wrażenie. A będziecie mogli się o tym przekonać właśnie w tym filmie. Zapraszam do oglądania. Ja nazywam się Szymon Kosek i serdecznie zapraszam Cię do subskrypcji tego kanału, żebyś był na bieżąco z technologią. Cała bryła telefonu jest naprawdę piękna, telefon jest świetnie wykonany i doskonale leży w dłoni. A wszystko to za sprawą tego, że brzegi telefonu są dużo lepiej wykonane, jest to jakieś polerowane aluminium, no i naprawdę dużo pewniej trzyma się ten telefon w dłoni, mniej się on ślizga, tak jak to miało miejsce w poprzednikach, choćby moim Galaxy S9 Plus, gdzie naprawdę użytkowanie go bez case'a w moim przypadku w ogóle nie wchodzi w grę, ponieważ nie czuję pewnie tego telefonu w ręce. Natomiast jak chwyciłem po raz pierwszy tego Galaxy S10 w rękę, no to muszę przyznać, że naprawdę trzyma się w dłoni no naprawdę idealnie i czuć go w ręce naprawdę solidnie. Dlatego wydaje mi się, że tutaj ten uchwyt na pierwszy rzut oka jest dużo lepszy. Aczkolwiek tył samego telefonu pokryty jest również szkłem, dzięki czemu palcuje się tak samo idealnie, jak miało to miejsce w poprzednich modelach, przez co użytkowanie tego telefonu bez case'a czy też etui w moim przypadku myślę, że nie znajdzie zastosowania. Co zmieniło się względem poprzedników? Ano sam wyświetlacz. Jest on zdecydowanie większy, a sama bryła telefonu pozostała bez zmian, czyli naprawdę wymiary tego telefonu są praktycznie takie same jak w stosunku do S9 czy S9 Plus. No i tutaj naprawdę widzimy tą wielkość ekranu, ten ekran jest dużo, dużo większy, aczkolwiek mamy do czynienia tutaj z Infinity O Display, czyli wycięciem w prawym górnym rogu ekranu. No i ta dziura jest widoczna, aczkolwiek Samsung zastosował serię przyciemnianych tapet właśnie w prawym górnym rogu ekranu, przez co na wielu tych wbudowanych tapetach nie będziemy mogli zauważyć tej dziury, ponieważ właśnie w prawym górnym rogu ekranu mamy czarne piksele. No i na tych czarnych pikselach ta dziura wcale nie rzuca się tak w oczy jak po prostu na białym tle. Dlatego jeżeli mamy ustawione w telefonie jasny motyw, no to wtedy będziemy tą dziurę widywali znacznie częściej niż na przykład jeżeli włączymy sobie tryb nocny, który już jest dostępny w tej wersji One UI oprogramowania telefonu, no i wtedy w mniejszej ilości miejsc będziemy mogli zauważyć to wycięcie, które znajduje się właśnie w prawym górnym rogu ekranu. Kolejną nowością, jaka została zastosowana, jest dzielenie energii, czyli bezprzewodowe ładowanie innych urządzeń za pomocą Galaxy S10. Tutaj została zastosowana taka sama technologia jak w bezprzewodowych ładowarkach Samsunga, czyli po prostu wystarczy, że położymy coś na tyle naszego telefonu i włączymy funkcję dzielenia energii, no i wtedy możemy bezprzewodowo przesyłać energię z naszego telefonu do innych urządzeń, do innych telefonów, które są wyposażone właśnie w możliwość ładowania bezprzewodowego, a nawet naszych akcesoriów. No i tutaj mamy olbrzymie udogodnienie dla użytkowników akcesoriów, takich jak właśnie zegarki czy słuchawki bezprzewodowe, które zostały właśnie zaprezentowane. Dodatkowo sprawdzałem, czy da się ładować poprzednie modele zegarków, ponieważ jak widzieliśmy na prezentacji, która miała miejsce w San Francisco w środę, no to tam pokazywali, że te nowe zegarki, czyli ten Galaxy Active, ma możliwość ładowania poprzez Galaxy S10, natomiast nigdzie nie mogłem znaleźć informacji, czy poprzednie zegarki będą miały również taką możliwość i tak mają taką możliwość. Wystarczy, że położymy nasz zegarek, czyli na przykład Galaxy Watcha, czy też S3 Gira, no i tam wystarczy, że podłączymy to dzielenie energii, a zegarek zostanie naładowany. No i dodatkowo muszę przyznać, że ten czas ładowania jest podobny tak jak na naszej stacji dokującej. W momencie, kiedy położyłem swój zegarek, tam chyba miałem 10% baterii i pokazała mi czas do naładowania około 2 godzin, czyli bardzo podobnie jak na zwyczajnej stacji do ładowania. Także myślę, że ten czas jest naprawdę ok do zaakceptowania. No a dodatkowo odpada nam konieczność cały czas wożenia ze sobą dodatkowej stacji ładowania do naszego zegarka. Teraz wystarczy po prostu mieć ze sobą telefon, no i jesteśmy w stanie podładować go na szybkości gdziekolwiek jesteśmy. Dużo zmian natomiast mamy w aparacie. Mamy teraz możliwość wybrania dwóch modeli z trzema obiektywami z tyłu ekranu. Nie jest to tak jak w poprzednich modelach, że musieliśmy wybierać pomiędzy wersją bez plusa i z plusem, żeby mieć dodatkowy obiektyw, ten teleobiektyw, ale teraz już mamy trzy obiektywy, zarówno w wersji podstawowej S10 i S10 Plus. I
są to trzy obiektywy. Jeden to zwyczajny obiektyw, drugi to teleobiektyw, który pozwala Wam przybliżyć dwukrotnie bez straty jakości obrazu, oraz obiektyw szerokokątny, który ma kąt widzenia 123 stopnie i jest to naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo. Tutaj naprawdę pomieścimy ogromną ilość obrazu i tego, co znajduje się przed Wami, dlatego naprawdę uważam, że trzy obiektywy to jest już świetne rozwiązanie i myślę, że pokryją one wymogi praktycznie każdego użytkownika i amatora fotografii telefonicznej. Naprawdę trzy obiektywy to jest świetny wynik i jestem zadowolony, że są trzy. Jeżeli już przejdziemy do samego robienia zdjęć, to tutaj została wykorzystana sztuczna inteligencja, która według Samsunga przeanalizowała kilka milionów profesjonalnych fotografii i dzięki temu doskonale rozumie kompozycję, jaka powinna występować na danym zdjęciu, rozpoznaje scenerię, no i sama dobiera odpowiednie kolory, które powinny na zdjęciu występować. Dlatego wystarczy tylko lekko przytrzymać telefon w miejscu, a na podglądzie zobaczymy białą kropkę, na którą należy najechać, żeby ta kompozycja była idealna według naszego telefonu. No i wtedy sam telefon wykona zdjęcie, jeżeli właśnie najedziemy na tą kropkę. Całość optymalizacji tej scenerii pod wykonywane zdjęcie sprowadza się praktycznie do zmiany kolorów, które na tym zdjęciu występują. Dlatego tutaj wydaje mi się, że nie będzie jakichś spektakularnych zmian, ale myślę, że no to jednak te zdjęcia będą wychodzić lepiej. Natomiast jeżeli chodzi o kręcenie filmów, no to mamy tutaj stabilizację optyczną naszego wideo, aczkolwiek występuje ona tylko w dwóch z trzech obiektywów, a mianowicie w tym zwyczajnym obiektywie i w teleobiektywie. Ten szerokokątny obiektyw nie ma stabilizacji optycznej, ale myślę, że to nie jest jakąś taką wielką tragedią, no bo jednak ten kąt jest ogromny i drgania, które możemy spowodować kręcąc z ręki naszym telefonem, no myślę, że tutaj będą zniwelowane, no bo naprawdę ten kąt, jaki będziemy mieli na naszym filmie, no jest ogromny, no i to raczej nie zaburzy jakości naszego wideo. Ale myślę, że o tym będziemy mogli się przekonać, jeżeli zobaczymy jakieś testy, które mam nadzieję, że za niedługo będę mógł wykonać. Powiedziałem, że oba Galaxy S10 i Galaxy S10 Plus mają tyle samo obiektywów z tyłu, natomiast ciągle różnią się ilością obiektywów z przodu. A mianowicie Galaxy S10 Plus ma aż dwa obiektywy z przodu, ale tak naprawdę tylko jeden z nich jest obiektywem, który służy do wykonywania zdjęć. Drugi natomiast jest zwyczajnym czujnikiem, który ma służyć do wykrywania głębi na zdjęciach, dzięki czemu nasze selfiaki, które będziemy sobie strzelać, będą miały możliwość rozmazania tła, lepsze tam jakieś efekty, które Samsung wprowadził, czyli jakieś bokeh i wymazanie kolorów z tła. No są to takie efekty, myślę, dość kiczowate, ale no może ktoś zechce z tego skorzystać. Zobaczymy, nie wiem. I tak właściwie do tego sprowadza się tylko ten drugi obiektyw. No a teraz przejdźmy do wisienki na torcie, czyli do czytnika linii papilarnych. No i tutaj muszę Wam powiedzieć, że niestety już nie znajdziemy go z tyłu naszego Samsunga, natomiast ten czytnik linii papilarnych został umieszczony pod ekranem w dolnej jego części. No i niestety tutaj plotki się nie potwierdziły, te patenty, które krążyły w internecie, się nie sprawdziły, czyli ten czytnik linii papilarnych wcale nie znajduje się w całej dolnej części ekranu, tylko jest to bezpośrednio taki mały punkt wielkości właśnie naszego kciuka. No i muszę przyznać, że odblokowywanie, czyli naprawdę jest bardzo, bardzo, bardzo szybkie, bo technologia też jest dużo lepsza, czyli mamy tutaj zastosowaną technologię ultradźwięków, ale tak jak wspomniałem, jest to mała powierzchnia, w której musimy przyłożyć nasz palec, żeby nasz telefon został odblokowany. No i tutaj będziemy mogli się spotykać z tym, że często będziemy musieli wykonać jakiś taki dziwny gest ręką, żeby sięgnąć naszym kciukiem tego miejsca, zwłaszcza jeżeli będziemy mieć S10 Plusa, gdzie ten telefon naprawdę jest duży. No i żeby sięgnąć tam do dołu tego ekranu, może być to mega niewygodne. Zobaczymy, mam nadzieję, że raczej będzie to jakoś działać bardzo intuicyjnie i wystarczy to nam jakoś bardzo szybko przyłożyć. No ja przetestowałem ten czytnik linii papilarnych i muszę przyznać, że naprawdę działa bardzo, bardzo szybko. Nawet myślę, że może trochę szybciej niż w dotychczasowych modelach, dlatego jestem pozytywnie zaskoczony, że tak szybki czytnik może występować pod ekranem naszego smartfona. No ale zobaczymy. Przetestuję to może za niedługo i opowiem Wam, jak to wygląda w praktyce codziennej. Dodatkowo to, że została zastosowana technologia ultradźwięków, pozwala
pozwala na jeszcze dokładniejsze zabezpieczenie naszych danych oraz odblokowywanie nawet podczas, gdy mamy mokre ręce w trudnych warunkach, nie wiadomo, nieważne jak, ten telefon ma się odblokować. Tak twierdzi Samsung, niestety tego nie testowałem. Myślę, że to sprawdzę w przyszłości, ale tak zapewniają wszyscy i wierzę w to, że tak jest. Natomiast jeszcze jedna rzecz rzuciła mi się w oczy, a mianowicie kolory i jasność ekranu. Samsung zapewnia, że zmniejszył emisję światła niebieskiego samego ekranu i jest to wyraźnie zauważalne. Jeżeli odpalimy od razu naszego Samsunga S10, no to tutaj widzimy, że te kolory są takie bardziej wpadające w pomarańczowy, w żółty i naprawdę widać to od razu, przy czym sam filtr światła niebieskiego nie jest włączony. No i oczywiście można to dostosować, można to wyłączyć, żeby ta barwa była dużo jaśniejsza, żeby to światło niebieskie jednak było w tym telefonie, żeby kolory były bardziej realistyczne. Oczywiście wszystko to jest do dostosowania, natomiast nie jest to jakby automatycznie włączone, dlatego trzeba wejść w ustawienia ekranu, tryb ekranu i tam sobie ustawić kolory żywe albo realistyczne, już nie pamiętam dokładnie. Będziecie mogli to zobaczyć na filmie i wtedy już wszystkie kolory wyglądają realistycznie. Natomiast jeżeli chodzi o samą jasność ekranu, no to myślę, że w porównaniu do S9 Plusa, jak mogłem to zobaczyć, to raczej nie ma dużej różnicy właśnie w jasności. Oba ekrany świecą naprawdę bardzo jasno i tutaj no chyba będzie trzeba być bardzo dużym koneserem, żeby zobaczyć różnicę. Za Samsunga S10 w wersji 128 GB będziemy musieli zapłacić 3949 zł. Natomiast jeżeli pokusimy się o rozszerzenie tej pamięci wewnętrznej do 512 GB, no to będziemy musieli zapłacić już całe 4999 zł. Natomiast jeżeli chodzi o Samsunga Galaxy S10 Plus, to tutaj ta cena zaczyna się od 4399 zł w wersji 128 GB. Natomiast będziemy mogli również wybrać spośród dwóch dodatkowych kolorów, jakie nie występują dla Samsunga Galaxy S10, a są to mianowicie ceramiczny czarny i ceramiczny biały. I te wersje będą troszeczkę bardziej takie ekskluzywne, ponieważ te wersje będą występowały tylko w wersji 512 GB oraz 1 TB, a ich koszt to odpowiednio 5499 zł oraz 6999 zł. Także naprawdę, naprawdę bardzo dużo. Warto natomiast dodać, że do każdego Samsunga zamówionego w przedpremierze otrzymasz gratis nowe słuchawki Galaxy Buds, czyli są to bezprzewodowe słuchawki, które zostały zaprezentowane właśnie na evencie, który odbył się w tym tygodniu w San Francisco. A jeżeli jesteś zainteresowany nowymi flagowcami, jak i akcesoriami, to koniecznie zasubskrybuj ten kanał i zostaw dzwoneczek, żeby dostawać powiadomienia za każdym razem, gdy publikuję tutaj nowe filmy. Daj mi znać również w komentarzu, co uważasz o nowych flagowcach, czy są warte swojej ceny i czy ci się podobają. Ja tymczasem dziękuję ci bardzo za uwagę i jak zwykle widzimy się już za tydzień. Do zobaczenia, cześć!